A dzień dobry. A Krzysztof właśnie przyjechał. A Rafał kupił mi papierosy. Kupił mi nam obiad. Bardzo dziękuję. Bigos. Kotlety zielone. Dwa napoje. I babka gina ten napoje. O, masz napój tutaj. Ja położę tutaj. Ale tu on, ten co ma niby przyjechać, to on tutaj do domu nie wejdzie. Nie, na ulicy będzie. Samochodzie będzie. A ty cię chciało? Jak nie wiem co. O, telefon. Ale zapal światło tam już stałeś. A dziękuję. Parę rozwalonych samochód. To pieszo u ciebie szurował drzewo całe tutaj odbiło i w moją stronę. Poszedł temu u mnie tak z nim. A co właśnie Paweł był cały te? Dobrze. Halo! On się bym zatrzymał. Dzień dobry! No, jakbym mocniej całe te, to nogi by mogło mieć. A co? No widzicie. Ale... Obiad. A tutaj w tych dokumentach ty miałeś w teczce zielonej. Ja będę patrzeć wszędzie. No takie o pasztetowe, takie o rzeczy powinien tu jeść, a nie, nie wiadomo co. No dobrze, nagrałem chociaż jeden film tam na szrocie. Pokazałem wam szrot tam, gdzie byłem. Tak to właśnie jest.
To krzan? Krzan. No to daj mi tu, tutaj, na ten... na talerzyk. Masz ple... nakłady. Masz. O, nie wiem, czy mocny, czy nie, ale ła. Czerwony to mocny jest. Ile chcesz nakłady? Kaszanka to dobra. O, Jacek przyjedzie. Co mówisz? Jacek ma przyjechać do pracy. Przywieźć mi pieniądze. Miałem dzisiaj. Ale jutro. Ja to u siebie pozobaczmy te sprawy. To trzeba, bo po weekendzie, czy wtorek, środa. Mocny? No jest chlebki. Chlebek. Jeden. Chlebek. Mocny jak nie wiem. To się daje trochę. Co? Trochę się daje tylko. Nie ma, tak zrobić. Trochę się daje. O i Radek, o kupuj samochód, ale Opel stoi. Tamten kombi. Na Boże,
A wy byliście na podwórku. Sam raz, dobrze. A dobrze. Normalnie mi się bym kupę chciało zrobić. Się zrobiło. Ja też pojechał i jeździł do domu, co? Ale kto? Rafał. Mnie odniósł. Pojechał do domu. A tarczę noszyłeś? Tarczę uszyłeś? Co? Tarczę... Uszyłeś? Jeszcze pomiotę piłem. A jaką? Ta szczyna. Bo jestem dogadany. Szef mówi, za dwa tygodnie. No mówię, szefie, ja pójdę na warsztat się doganam. A idź! Jak chcesz. No poczekaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Kononowicz. O! Słucham. I taki młody. Słuchaj, do mnie? Nie, ja mówię do tego. Mówię, słuchaj, Michał. Jak on się nie panie? Michał, słuchaj. Ja dziś piłem przyłożę. Masz dzisiaj mnie zrobić. Zobaczyć. Chodź, ucieknie coś. Dobra, przywieź. Nie pytali się o wypadku? Nie. Trochę odpocznę. Bo... Zabiło dech mnie. Dobrze, uciekłeś? Ten. Uciekałeś od tego drzewa. Tylko lusterko cały obszurował się i odbiło na drugą stronę samochód. Myślałem, zajebiło dech mnie. Kurczę, jakie mocne. Babunie to zawsze robi mocne. A. Ja zaraz byłem trochę... Dobre. Takie coś.